Czołem, dzień dobry. Nie dalej jak parę tygodni temu publikowałem film, w którym opowiadałem, jakie książki warto znać czy przeczytać, aby sprawniej moderować czy facilitować design sprint. Ale obiecałem także pokazać książkę, która pomaga mi w facylitacji innych warsztatów produktowych lub ogólnie w facylitacji. Uwaga, ta książka to Game Storming, czyli Playbook for Innovators, Rule Breakers and Challenge Makers. I wyjaśnijmy sobie, co oznaczają gry w tytule. Nie chodzi tutaj o gry, które znamy z teorii gier, gdzie gracz lub gracze grają przeciwko sobie lub przeciwko systemowi i tam wygrywają lub przegrywają. W tym przypadku gry oznaczają aktywności, ćwiczenia, struktury, czy takie mini warsztaty, które właśnie można zrobić podczas spotkania, podczas warsztatu, aby osiągnąć jakiś cel. No i właśnie, jeśli mówimy o celach i zajrzymy do spisu treści, zobaczymy, że są tam gry for opening, czyli na otwieranie, do zrobienia dobrego kick-offu jakiejś nowej inicjatywy, nowego projektu. Są gry for exploring, czyli pomagające eksplorować, wymyślać, łączyć kropki. Są także gry, jak jest tutaj nazwane, for closing, czyli zamykające, podsumowujące, konkludujące jakiś warsztat, ćwiczenie, aktywność czy cokolwiek, co zorganizujecie. Zajrzyjmy do środka. Wybrałem parę narzędzi, które no, mnie urzekły, których ja używam. Framework 7P. 7P, czyli Purpose, People, Product, Preparation, Process, Pitfalls i Practical Consents. Jeśli rozpoczynając dany warsztat czy dany projekt pokryjemy te obszary, nada nam to bardzo fajną, bardzo skuteczną strukturę. To narzędzie pomaga nam się przygotować do warsztatu. Pomyśleć o tych obszarach, ponieważ one są pewnego rodzaju czynnikami sukcesu. Framework 7P. Kolejne narzędzie, które sobie tutaj zaznaczyłem, nazywa się Context Map. Context Map, miało nie być o design sprincie, ale ja widzę pewną analogię do design sprintu. Pierwszego dnia mamy zbudować zrozumienie w naszym zespole sprintowym. Musimy je budować, ponieważ w zespole sprintowym mamy różne role i różny poziom wiedzy. Używając kontekst mapy zadbamy o takie obszary jak trendy, technologiczne aspekty, potrzeby użytkownika, no oczywiście. Opowiemy także o jakichś ryzykach, o jakichś niepewnościach. Więc znowu, opowiadając o tych obszarach, budując zrozumienie wokół tych obszarów, budujemy, wzmacniamy zrozumienie, budujemy kontekst dla całego naszego zespołu. Czy jest to zespół sprintowy, czy jest to zespół projektowy, produktowy, nieważne. Miało nie być o design sprincie, ale w tej książce jest dopisane, jak zrobić storyboard, czyli znowu narzędzie z drugiego dnia sprintu, które pomaga zrozumieć, w jaki sposób nasz użytkownik będzie obcował, używał naszego nowego rozwiązania. Storyboard jest tutaj opisany. Jest tutaj opisane także narzędzie, które nazywa się Graphic Jam. Znowu widzę analogię do design sprintu, kiedy musimy w design sprincie coś szkicować. Zazwyczaj ludzie, którzy nie szkicują zbyt często, bardzo boją się szkicowania. Szalone ósemki, bo tak się nazywa takie ćwiczenie, robimy właśnie po to, żeby zrobić rozgrzewkę przed szkicowaniem. Ale jeśli będziemy mieli dość już tych szalonych ósemek, możemy zrobić graphic jam, który działa dość podobnie. Wybieramy sobie jakąś frazę, wybieramy sobie jakiś wyraz i na paru post-itach próbujemy naszkicować tą frazę. Ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie, które mnie ujęło, nazywa się Design the Box. Design the Box. To ćwiczenie polega na tym, że będziemy próbować stworzyć pudełko dla naszego narzędzia. Nie mamy narzędzia, ale mamy pudełko. A designując, projektując takie pudełko, musimy pomyśleć o nazwie tego produktu,
sloganie, może krótkie instrukcje obsługi, może informacje o przeznaczeniu, dla kogo jest ten produkt, dla kogo nie jest ten produkt, jakie spełnia funkcje itd., itd. Takie pudełko w pewnych okolicznościach może być użyte jako prototyp i z takim pudełkiem w pewnych okolicznościach można pójść do użytkowników i zbadać, pobrać, dowiedzieć się o ich pierwszych wrażeniach dotyczących takiego pudełka. Bardzo Was zachęcam do zapoznania się z tą książką. Znajdziecie tu mniej więcej setkę najróżniejszych ćwiczeń. W książce znajdziecie setkę, ale jeśli wejdziecie na stronę internetową gamestorming.com, znajdziecie, myślę, dodatkowe 50 narzędzi, które nie są opisane w tej książce. Ponieważ ta książka w wersji elektronicznej ciągle się rozwija. Znacie? Używacie? Macie opinię? Napiszcie mi komentarz. Bardzo chętnie o tym pogadam. To jeszcze nie koniec. Jeśli przypadły Ci do gustu te ćwiczenia, te aktywności, które opisałem z książki Gamestorming, chciałbym Cię wysłać na jeszcze jedną stronę. Wejdź na stronę agilelabs.pl. Tam znajdziesz wizualny przewodnik po Liberating Structures, czyli uwalniających strukturach. Za tą straszną nazwą tak naprawdę kryją się podobne ćwiczenia, podobne aktywności, które można robić podczas warsztatów ze swoim zespołem. Zobaczycie, że te ćwiczenia, te aktywności, te struktury pomagają w rozpoczynaniu, zakończaniu, zbieraniu wniosków, wspierają innowacyjność. To jest coś na pewno dla Was, jeśli jeszcze nie znacie tych struktur. Jeśli te dwie pozycje, które dla Was przygotowałem, okazały się dla Was wartościowe, to subskrybujcie mój kanał. Dla Was to tylko jedno kliknięcie, a dla mnie to duży krop w tyłek. Duży kop w tyłek. Ponadto, jeśli macie jakieś wnioski o tej książce, czy o strukturach, zostawcie komentarz. Bardzo chętnie o tym pogadam. Do zobaczenia!